mogliśmy znów usłyszeć o takim napięciu pomiędzy Janem Chrzcicielem a Jezusem. Kim jest jeden i kim jest drugi? Mogliśmy się domyślać znowu, że ludzie mogli sobie bardzo łatwo pomylić, bo Jan Chrzciciel dokonał takiego poruszenia religijnego, że późniejsze poruszenie, które spowodował Jezus, nauczający, wędrujący, uzdrawiający, dokonujący cudów, także został zauważony. Dość powiedzieć, że żydowski historyk odnotowuje obecność w swojej historii współczesnej niemalże jednego i drugiego. Nie mają wątpliwości znawcy źródeł, że wzmianka o Janie Chrzcicielu jest autentyczna, że na pewno musiał tak bardzo być znaczący ten jego występ, że odnotowano to. Co do wzmianki tej pozabiblijnej, jak mówimy o Jezusie, spierają się ci, którzy się zajmują źródłami historycznymi i krytyką. I niektórzy przynajmniej przypuszczają, że pewnie został odnotowany Jezus, ponieważ był zbyt wielką indywidualnością, ale niektóre stwierdzenia, albo przynajmniej jedno odnoszące się do bóstwa, wydaje się, że zostało później dopisane. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje takie trzy poziomy porównania Jana Chrzciciela i Jezusa. Ponieważ to już jest kolejny raz, więc dobrze byłoby zrobić małe podsumowanie, kim jest Jan i kim jest Jezus. Najpierw słyszymy takie słowa. Jam jest głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. Mamy więc głos i mamy drogę. Tak naprawdę gdzie indziej także znajdziemy podobne zestawienie odnośnie Jezusa i Jana Chrzciciela. I możemy powiedzieć, że Jezus jest rzeczywiście, sam siebie też określa, że jest drogą. Drogą, prawdą i życiem. Natomiast w języku greckim Jan Chrzciciel ma przydomek prodromos, a więc przeddroga, albo ten, który przygotowuje drogę. To pierwsze porównanie. Jeżeli jest drogą Jezus, drogą nawet, która prowadzi do Ojca, kto przechodzi przez Jezusa, ten tak jakby po drodze przechodził do Ojca, to Jan Chrzciciel jest tylko tym, który może przygotowywać taką drogę. Dalej słyszymy, że Jan siebie określa, że jest głosem. Z kolei kilka razy już wspominaliśmy, że określenie Syna Bożego, który stał się człowiekiem, to jest logos, to jest słowo. Święty Augustyn pięknie zestawia na poziomie języka łacińskiego, ale to samo można zrobić na poziomie języka greckiego, jak i nawet na poziomie języka polskiego, żeby rozróżnić, czym jest głos, a czym jest słowo. Posługuje się tutaj myślami świętego Augustyna, który zwraca uwagę na to, że głos jest bardzo nieokreślony, że nie wiadomo nawet, co on znaczy, że on jest, mówimy, niewerbalny dzisiaj. Choć święty Augustyn nie znał tego określenia i tych rozróżnień. Natomiast słowo, verbum łacińskie, ma określone znaczenie, ma jakby jednoznaczne znaczenie. Wiemy, co oznacza. I tak jak głoszenie Jana Chrzciciela było bardzo podobne, przynajmniej w początkach, do głoszenia Jezusa, bo wzywał do nawrócenia i zwracał uwagę na bliskość Królestwa Bożego, jeden i drugi. To jednak to nauczanie Jana Chrzciciela było jakby głosem, a więc jakimś brzmieniem, ale tak naprawdę nawet Ewangelie zachowały pewną niejednoznaczność, o co mu chodzi i kim jest. Jezus natomiast swoje nauczanie zawierał w słowach, w przypowieściach, w maksymach, w błogosławieństwach. To jest coś, co jest bardzo konkretnego, co zostało zapisane w Ewangeliach i co możemy czytać, analizować i tworzyć pewien system, który możemy nazwać myśleniem, wartościowaniem ewangelicznym. I wreszcie dzisiejsza Ewangelia daje jeszcze nam podstawę do jeszcze jednego zestawienia. Kiedy pytają go usilnie, kim jest,
czy prorokiem, czy Mesjaszem, czemu chrzci? To Jan odpowiada, ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. To jest relacja Pana i sługi, służącego albo niewolnika i tego, który jest Panem. Jan zdaje sobie sprawę, że jest tylko człowiekiem, prorokiem, posłanym od Boga, zapowiadanym przez Boga, zanim się narodził, zapowiadanym przez proroka, ale Jezus jest Panem. To dlatego takie piękne to określenie tej jego roli. Nie jest godzien nawet rozwiązać rzemyka u sandała, które wtedy nie miały spinek, nie miały sprzączek, nie miały zamków błyskawicznych, ale właśnie się je za każdym razem zawiązywało i rozwiązywało. Nie jest godzien nawet rozwiązać sandała u stóp Jezusa. Uczmy się od świętego Jana Chrzciciela, żeby znać swoją rolę, swoje miejsce i swoje odniesienie także do świętych, do Jezusa, do Boga, który jest naszym Stworzycielem i Zbawicielem. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Pan. Bogu niech będą dzięki.